Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph. Cześć wszystkim. Chris Rudolph, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Dzisiaj piękna zima za oknem, słoneczko wyszło, wielkie czapy śniegu białego. Piękna okolica, więc wszystko jakby tak serce rośnie. Chociaż bardzo zimno, dlatego jestem tak mocno opatulony. Tak czy owak, chciałem wrócić do tematu inwazji Czarnowidzów, bo to jednak sporo refleksji, pytań przyniósł ten program. No, ja sam też przemyślałem go jeszcze raz i pomyślałem, że warto by było przedstawić Wam jakieś takie metafory, które dla niektórych łatwiejsze będą do przyjęcia, bo to zrzucanie odpowiedzialności na innych jest tak powszechne obecnie, że aż chyba warto się tym zająć i przynajmniej zwrócić uwagę niektórych na to, że czy chcemy tego, czy nie, czy działamy na własną odpowiedzialność, czy działamy pod wpływem innych jakichś sił, osób, czy jaszczurów, to tak czy owak odpowiedzialność i tak na nas spada. Tak czy owak nasze czyny przynoszą nam owoce. Jeśli robimy to dla siebie, no to mogą przynieść takie owoce, jakie sobie życzymy. Ewentualnie no, poniesiemy jakąś porażkę, która jest nauką, ale też bierzemy to wszystko na siebie. Jeśli świadomie lub nieświadomie pracujemy dla jaszczura, dla kogoś innego, to tak czy owak ta odpowiedzialność też spada na nas. I wtedy nie mamy nic z tego, a oprócz tej właśnie odpowiedzialności. Warto może się zastanowić, no bo tak jak zrzucają ludzie odpowiedzialność na tak zwanych czarnowidzów, czyli tych, którzy odważyli się głosić swoją prawdę. Ja nie wnikam, czy to jest słuszne, czy nie. Każdy ma swoją ścieżkę życiową i dla każdego jego rzeczywistość, czy jego prawda może być inna niż dla innych. Także możemy się z tymi prawdami zgodzić lub nie, ale najlepiej trzymać się swojej prawdy i ścieżką tej prawdy iść przez życie. Wtedy chyba życie jest najbardziej ciekawe, rozsądne podejście do takiego życia. To wszystko ma wtedy swój sens i sami jesteśmy sterem, żeglarzem w danej historii, w której akurat odgrywamy główną rolę. No, chciałem taką metaforę przytoczyć, chociażby słupa ogłoszeniowego. Teraz są takie nowoczesne w miastach. Kiedyś były to takie jakby tuby, dosyć wysokie i dookoła klejone były plakatami. Te plakaty zapraszały niektórych do kina, inne do opery czy na jakiś koncert. Były plakaty przedstawiające filmy horrory, strzelanki, tudzież właśnie jakieś przepowiednie czarnowidzów czy jasnowidzów, to już też nie ma większego znaczenia. Być może na jezioro, a będzie gdzieś tam jakiś plakacik się pojawił, który zaprasza. A to od nas zależy, którym plakatem się zainteresujemy, w który się wgłębimy i na jaki seans pójdziemy i co z tego seansu wyciągniemy. Bo jeśli pójdziemy na taki seans, przypuśćmy, do czarnowidza, to też jeszcze mamy jakieś możliwości wyboru, czy uwierzymy w to, co ten czarnowidz nam powiedział, czy nie, czy będziemy chcieli przyjąć taką prawdę, którą on głosi, czy dla nas ona będzie prawdopodobna, bo być może wszczepimy sobie w podświadomość to, co on mówi, później to będzie funkcjonowało w nas i przyciągało takie wydarzenia, jakie tam usłyszeliśmy. No ale wtedy warto się zastanowić, czy to jest jego wina, że zainteresowaliśmy się takim tematem, że poszliśmy do tego kina, czy włączyliśmy komputer, telewizor i obejrzeliśmy wypowiedzi takiego kogoś, którego często nazywają czarnowidzem. To od nas zależy, co oglądamy, co obdarzamy uwagą i w którym kierunku idzie nasza energia. To my kreujemy wszystko to, co pojawia się w naszym życiu.
Tak samo jest, podobne relacje, podobne reakcje są w relacjach międzyludzkich. Też często ktoś od kogoś odchodzi i już są wielkie pretensje, że ten ktoś kogoś skrzywdził. Nic nie dzieje się bez przyczyny, więc jeśli on czy ona odchodzi z jakiejś relacji, no oczywiście to jest wielowątkowe i nie jest takie proste, czarne, białe, ale jeśli ktoś od kogoś odchodzi, to są jakieś przyczyny. I zarówno jedna strona, jak i druga potrzebuje widocznie zmian. Często ludzie nie są w stanie odważyć się na te zmiany. Ale jeśli coś zgrzyta, to warto się zastanowić nad tym, co zgrzyta i czy warto to naprawiać, czy może, tak jak niektórzy mówią, skrzypiącego koła się nie reperuje, tylko się wymienia. Każdy ma swoją ścieżkę, każdy ma swoją koncepcję i najlepiej jak robi to po swojemu. Ale dobrze, jeśli mamy wiedzę i wiemy, że możemy ją wykorzystać. Tak, te rozstania są coraz częstsze, często one są bolesne. Sam też miałem takie różne przypadki, gdzie w emocjonalnych sytuacjach działo się niekoniecznie tak, jakbym chciał, albo sam musiałem zrobić coś takiego, co niekoniecznie moje ego chciało, czy mój umysł chciał, ale wiedziałem, że to jest dla mojego najwyższego dobra i dla tej drugiej strony również. Stąd takie rozstania, które nie były przyjemne, ale to nie znaczy, że ta druga osoba dla mnie jest gorsza, zła, czy źle jej życzę, tylko po prostu no, zakończyłem pewną relację, która mi nie służyła, albo ktoś ze mną zakończył relację, która jemu nie służyła. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I są jeszcze dodatkowe elementy, o których często słyszę w rozmowach na przykład z moimi kursantami, którzy przychodzą do mnie na kursy, czy na wykłady, czy ze znajomymi podczas rozmów. Mianowicie więzi rodzinne, więzi emocjonalne, więzi partnerskie. No to wszystko też w tej chwili podlega wielkiej To wszystko też w obecnej chwili podlega wielkim sprawdzianom. Rozwijamy się w nierównomiernym tempie. Często partnerzy, którzy byli bardzo blisko siebie jeszcze rok, 2 lata temu, w tej chwili nie mogą na siebie patrzeć albo nie mogą siebie zrozumieć. To wynika właśnie z przyspieszonych czasów tego przejścia z epoki ryb w erę wodnika. To wynika z szybszego lub wolniejszego podnoszenia swojej własnej świadomości i takie konieczności się pojawiają. No, jeśli ludzie nie idą w podobnym tempie i albo nie idą w tym samym kierunku, no to wiadomo, że ich drogi muszą się rozstać. No i tutaj chodzi o te rodzinne więzy. Co tu zrobić? To moje dziecko zrobiło to, czy tamto, odchodzi, nie rozumie, nie chce mnie znać i tak dalej. Moja żona, mój mąż, to i tamto. No, często te więzi rodzinne są niejako podyktowane przez jaszczura. Rodzimy się w rodzinach, w jakichś grupach, gdzie zupełnie nie pasujemy do tej grupy. Dookoła mamy samych hamulcowych, którzy próbują nas wcisnąć w jakąś rzeczywistość, która nie jest zgodna z naszym wnętrzem, nie jest zgodna z drogą naszej duszy, z naszym sercem. No i co wtedy robić? Będziemy się podkładali, będziemy dla dobra grupy rezygnowali ze swojego własnego rozwoju, ze swojego szczęścia, czy bycia sobą, bo bycie sobą to już jest pewien element szczęścia. No, moim zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie. Najlepsze rozwiązanie to jest jednak pójście własną drogą. Już nawet w Biblii, o której no, mówiłem wielokrotnie, jest tam sporo prawdziwych informacji wartych wszystkiego, ale też i jako całość nie mógłbym jej przyjąć no, jako przewodnik na swoją drogę życia. No, tam w Księdze Mądrości albo Księdze Koheleta jest napisane, że często jesteśmy w sytuacjach, w których przyjaciel jest bliższy od brata. I tak właśnie chyba moim zdaniem, przynajmniej na mojej ścieżce, należy podchodzić do sytuacji. Nie łączymy się poprzez grupę krwi. To robi jaszczur i oni bardzo mocno zwracają na to uwagę. My, jako ludzie, bardziej jesteśmy spokrewnieni,
poprzez naszą duchowość, poprzez nasze serca, poprzez nasze świadomości. Tam, gdzie jest krew, to jest ciało. Oczywiście ciało też jest bardzo ważne, ale nie jest to najważniejszy element, najważniejszy poziom jednoczenia się ludzi. W tej chwili właśnie rasa ludzka, ta przynajmniej, która chce się rozwijać, ta część tej rasy naszej, która chce się rozwijać, idzie za głosem serca. Łączy się w jakieś grupy większe lub mniejsze, ale z istotami, które wibrują podobnie. Nie na zasadzie, że mam to samo nazwisko, nie na zasadzie, że jesteśmy z tej samej rodziny, tylko że jesteśmy z tej samej duchowej rodziny, czy grupy, czy klanu, a szczególnie rodu. To tak jakby warto też na tą sprawę spojrzeć, by nie zatracać samego siebie dla dobra tak zwanej rodziny. Bo pamiętajmy, że w naszym systemie, w tym wszystkim, co żyjemy, w tych tradycjach, jesteśmy przesiąknięci jaszczurzą nomenklaturą. Jesteśmy przesiąknięci prawami, zakazami, które dla siebie i dla nas ułożył jaszczur po to właśnie, żeby zepchnąć rasę ludzką do najniższego poziomu. Bo w tej chwili to, co widać, co się dzieje, ten cały zamordyzm, ogłupienie i praktycznie rozleniwienie ludzi w dużej, dużej mierze świadczy o tym, że rasa ludzka upadła bardzo nisko. Ja nie mówię o wszystkich, ale o olbrzymiej większości. Nie dziwota moim zdaniem, że jaszczur z pogardą patrzy na te ludzkie owce, które będąc boskimi istotami pozwalają tak sobą pomiatać. Nie mówię, że to coś złego, że ci, którzy się rozwijają, są lepsi, bo to są role do odegrania i każdy odgrywa to, co sobie wcześniej pewnie ustalił jeszcze przed urodzeniami. Ale mówię to do tych, którzy się budzą i jakby pewne refleksje wypływają już z ich serc, żeby może przesiedli się na inną łódkę, żeby weszli na inną ścieżkę życiową, na inną linię czasową, tam, gdzie nie ma zniewolenia, tam, gdzie nie ma mentalności niewolnika, tam, gdzie jest wolność i odpowiedzialność za własne czyny. To wszystko funkcjonuje w dzisiejszych czasach. Dzisiaj mamy bardzo dużo takich możliwości przesiąść się na inną linię czasową, zrezygnować z tego, kim obecnie jesteśmy i stać się zupełnie kimś innym, a tak de facto właściwie to przypomnieć sobie, czym, kim tak naprawdę jesteśmy. Bo dobrze jest zastanowić się nad tym i zadać sobie takie pytania właśnie, kim jesteśmy, kim jesteś ty, kim jestem ja. I znowu wyjaśniam, przedstawiam swoje widzenie świata. Nie upieram się, że moje widzenie świata jest najlepsze ze wszystkich. Ono jest dobre dla mnie i dzielę się z wami. Kto będzie chciał skorzystać z części tych informacji albo z całości, ja nie upieram się, że mam rację, więc jeśli jakieś dygresje, to sami sobie gdzieś tam powiedzcie czy napiszcie, bo mnie nie interesują jakby cudze poprawiania tego, o czym ja mówię. Wracając do tematu, kim jesteś? Kiedyś była taka bardzo fajna piosenka Trubadurów pod tytułem Kim jesteś? Kim jesteś, że drogę wyznaczasz pod wiatr? Tak chyba brzmiał fragment zwrotki. No i to już wtedy zastanowiło mnie, a to prehistoria, bardzo dawna, bardzo dawne czasy, kiedy ten utwór był takim przebojem. Zastanowiła mnie nad sytuacją właśnie takich renegatów czy buntowników, którzy rezygnują z przebywania w stadzie, rezygnują z jakiejś pozycji w tym stadzie i wybierają swoją solową drogę przez życie. Ona jest trudna, ona jest z wybojami, ale ona rozwija i daje dużo większe możliwości w samorealizacji. Po to różnimy się, my ludzie, między sobą, żebyśmy mogli samorealizować to, co mamy w swoich własnych sercach. Żebyśmy nie byli kalką kogoś innego czy czegoś innego. Żebyśmy nie powielali haseł, które podrzuca nam przewodnik stada.
Te wszystkie rzeczy są istotne, żeby zachować własne człowieczeństwo. I od wielu lat w swoich programach mówię, że jedynie soliści mają szansę uwolnić się z okowów Matrixa, uwolnić się z mentalności niewolnika i wejść na nową ziemię jako istota wolna, swobodna, no, i boska ponownie. Zanurzyliśmy się tutaj w ten Matrix niskich emocji, niskich energii i zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Bo często zadając pytanie, kim jesteś, to ktoś odpowie z imienia, z nazwiska, powie, że jest Polakiem albo jakiejś innej narodowości, albo że jest inżynierem, artystą, kimś takim. Są tacy, którzy, sam słyszałem, mówili, że są ciałem. No ciało i oni to jest jednoznaczne. Też im wolno odczuwać, doświadczać życia w 3D jako ciało. To też jest pewne doświadczenie. Wszyscy szukamy jakichś rozwiązań, wszystko wzbogaca, nawet zanurkowanie w niskie rejony. No ale warto też zastanowić się, czy rzeczywiście jesteśmy tym ciałem, nazwiskiem, a może jesteśmy czymś więcej. Przychodzimy tutaj na ten świat z pustymi rękoma, praktycznie jako tabula rasa. Dowiadujemy się, jak ten świat wygląda, jak funkcjonuje. Najczęściej już na starcie jesteśmy oszukani, bardzo mocno wprowadzeni w maliny. Przedstawiają nam fałszywe podstawy do tego, żeby później funkcjonować w tym świecie. I odchodzimy z tego świata również z pustymi rękoma. Także gromadzenie tych wszystkich dóbr tak na siłę i w dużych ilościach moim zdaniem niewielki ma sens. Oczywiście dobra materialne są istotne, żeby przetrwać w tym często trudnym środowisku, by zapewnić sobie jakiś tam komfort, przynajmniej podstawowy, ale gromadzenie dóbr, które i tak później trzeba będzie tu zostawić, które trzeba pilnować, aby nie rozkradli, które no, w pewnym sensie też zajmują uwagę i czas, moim zdaniem nie ma sensu, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy już w czasach przełomu. To nasz okręt epoki ryb właściwie już szoruje po dnie tego całego wszechświata i myślę, że no nie, jest nie do uratowania. To dochodzimy prawie że do samego dna, gdzie praktycznie w podłożu naszego statku są same dziury. Tego nie ma sensu naprawiać. To, co widzę, co Jaszczur zrobił z umysłami niektórych ludzi, tu mam na myśli modę, światopoglądy, no i to wszystko, co media podają, no to włos się jeży na głowie jeszcze 20 lat temu, jakby ktoś pomyślał, że będziemy żyli w takich czasach właśnie, to by powiedział, science fiction to jest niemożliwe. A jednak niemożliwe okazało się możliwym. No i skoro niemożliwe okazało się możliwym właśnie w tej relacji w stosunku do gorszego, bo istota boska, człowiek, istota boska zapomniała, czym jest zidentyfikowała się z cieniem, zidentyfikowała się z materią i z ciałem, to jeśli w tą stronę jest możliwe, to możliwe jest również, abyśmy odkręcili temat i przypomnieli sobie, że jesteśmy istotami boskimi. Bo istoty boskie to jest nieśmiertelność, to jest tu i teraz, to jest młodość, radość i wieczne życie. Jeśli będziemy ciałem, no to już sami wiemy, jak to z tym ciałem jest. To rodzimy się, rośniemy, później starzejemy się i umieramy. Po drodze jeszcze tam zbieramy jakieś wiadomości, prawdziwe lub nieprawdziwe, jakieś majątki lub nie, które i tak później ktoś musimy komuś zostawić. I praktycznie jesteśmy istotą śmiertelną, zarówno w sensie materialnym, jak i w sensie duchowym, ponieważ mamy w sobie szczepione programy starzenia się i umierania. W naszym DNA nie ma czegoś takiego jak starość czy umieranie. Nasze ciała mogą funkcjonować potencjalnie, jeśli wyrzucić te fałszywe programy z nas, z naszej świadomości, z naszej podświadomości, to mogą funkcjonować w nieskończoność, ponieważ są samoodnawialne. Wystarczy im nie przeszkadzać i nie wprowadzać negatywnych, ciemnych programów śmierci. Programów takich jak narzuca nam polityka, religia i te wszystkie jakieś takie rzeczy związane z materią i z cieniem. Duch ludzki funkcjonuje
może nie tak. Duch, nasza świadomość, nasz duch funkcjonuje na bardzo wielu poziomach. Jest wielowymiarowy i praktycznie może zanurkować w najgłębsze otchłanie piekła, w najgłębsze otchłanie cienia i może wypłynąć na wyżyny świadomości, na świetliste rejony boskości. To od nas zależy, gdzie będziemy i w jaki sposób będziemy kierowali swoim awatarem, swoim ciałem, żeby doświadczać. Jeśli mamy wiedzę, jeśli opieramy się o prawdę, na prawdzie, jeśli jesteśmy zgodni z prawdą, jeśli jesteśmy uczciwi sami ze sobą, możemy posiąść wiedzę, która pozwoli nam wykraczać ponad normy ludzkiego ogółu. Są ludzie, którzy lewitują. Widziałem też film z mnichem buddyjskim, który gotował się w wielkiej kadzi wypełnionej olejem. Pod spodem był ogień. Te wszystkie rzeczy dla ducha to jest bułka z masłem, to jest pikuś. Wystarczy tylko mieć czystego, silnego ducha i takie rzeczy są w zasięgu każdego z nas. Duch jest niewiarygodną potęgą, jeśli przypomnimy tylko sobie, że właśnie jesteśmy tą świadomością, że właśnie jesteśmy potężną istotą boską, duchem, który doświadcza w materii. Wtedy wznosimy się na wyżyny. Znajdziemy zawsze sposób na to, żeby wchodząc w różnego typu poziomy, nie dać się wciągnąć w zasady gry danego poziomu, bo każdy poziom, każda gra ma swoje reguły, ma swoje zasady i przeważnie nieświadomy człowiek, jeśli tam swoją uwagę skieruje i świadomością zanurkuje, będzie podlegał tym zasadom. Ale jeśli ktoś uwolnił się z mentalności ofiary, jeśli ktoś obudził się, poznał wiedzę, poznał zasady funkcjonowania wszechświata i danego poziomu, to może wyłączyć się z tych reguł, albo przynajmniej częściowo się z nich wyłączyć i nie ponosić konsekwencji tego, że akurat coś, co on przed chwilą doświadczał, nazywane jest złem, że nazywane jest karmą, przyczyną i skutkiem. Oczywiście przyczyna i skutek funkcjonuje w nas, jeśli pozwolimy sobie na to, żeby te reguły nas opanowały i zawładnęły nami, jeśli je uznamy za prawdziwe, bo nikt i nic nie może nas do niczego zmusić, jeśli na to nie pozwolimy i wszystko jest takie, jakie myślimy, że jest. W co uwierzymy, tak będzie, bo według wiary dane nam będzie. Pamiętajmy, że mamy w sobie wszystko, jest w nas i światło, i cień, że mamy masę możliwości do wyboru. Jaszczur tutaj na tym planie narzuca nam, że mamy do wyboru czarne albo białe, ale jak wielokrotnie mówiłem w poprzednich programach, to jest dialektyka heglowska. Zarówno czarne, jak i białe jest w rękach tej samej siły, która wykorzystuje ludzi i ich zniewala. Jeśli się ockniemy trochę, jeśli staniemy się kreatorem własnego życia, sprawcą własnego życia, odrzucimy syndrom niewolnika, mentalność niewolnika, odrzucimy syndrom ofiary, to zaczniemy dostrzegać inne możliwości. Wtedy, jeśli życie przedstawi nam czarne albo białe do wyboru, będziemy mogli wybrać zupełnie coś innego. I później, jak zaczniemy przyglądać się tym możliwościom, to się okaże, że mamy setki albo i tysiące różnych nowych możliwości oprócz tego czarnego i białego. Wszystko jest w nas, zarówno światło, jak i cień. Nasza świadomość funkcjonuje między tymi różnymi poziomami, warstwami, wymiarami i tam doświadcza. I tak jest dobrze. Doświadczamy przeróżnych sytuacji po to, żebyśmy się mogli wzbogacić, żebyśmy mogli poszerzyć wiedzę, która i tak jest w nas, to tylko tyle, że ją odkrywamy w sobie. Więc pamiętajmy, że możemy być wszystkim, czym tylko zapragniemy. Możemy być każdym, kim zechcemy być. Ale ważne, żebyśmy mieli pełną tego świadomość i żebyśmy szukali rozwiązań, w jaki sposób dojść do takiej sytuacji, aby z syndromu ofiary, z mentalności ofiary przejść na stronę kreatora. Kreator
To nie znaczy, że od razu musi pozbywać się ciała i tego świata, ale kreator może również funkcjonować w tym materialnym świecie razem z naszym ciałem fizycznym, jak również poza ciałem świata, gdzie ciała fizycznego nie potrzeba. No, tutaj zapomniałem wcześniej powiedzieć też o takiej pułapce, jaką nam narzucił jaszczur, bo ogólnie dowiadujemy się od życia, kiedy przychodzimy na świat, że ono jest tylko jedno, że gdzieś tam czeka na nas jakieś piekło i że najlepiej, że ewentualnie istnieje jakaś reinkarnacja, która daje nam nadzieję, że ponownie odrodzimy się w świecie, który już znamy, tak jak mój ulubiony inżynier mamy z filmu Race. On oglądał tylko filmy, które zna, więc bardzo wiele osób też chce oglądać ciągle ten sam film. Chce tej reinkarnacji, żeby ponownie znaleźć się w tym świecie cierpienia i pomimo bólu, smutku, braku radości i zniewolenia doświadczać znanych już mu sytuacji. Reinkarnacja też jest pułapką, moim zdaniem, pułapką jaszczura. To właśnie po to wynaleziono tą reinkarnację, żeby duszyczki nieświadome albo te, które już się zaczynają budzić, znowu zostały uśpione, ogłupione i przywrócone do koła recyklingu, aby zasilać bazę pasożytów, którzy swojej własnej energii nie mają, ponieważ ich połączenie ze źródłem jest bardzo znikome albo całkowicie wyłączone. Tak to przynajmniej widzę. Zastanówmy się, kim kto chce być i pamiętajmy, że możemy być wszystkim, czym tylko zapragniemy, ponieważ wszystko jest w nas. No to tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję darczyńcom, że jeszcze o mnie pamiętacie. Dziękuję tym, którzy oglądają moje programy, bo widzę po wpisach, że jednak dla pewnej grupy ludzi są one potrzebne i pożyteczne. To też mi daje pewną jakąś tam energię do tego, by nagrywać. No i kilka informacji na temat Facebooka, bo dostaję ostatnio jakieś informacje, że Meta mi zablokuje jedną moją grupę jakąś, czy tam fanpage. No zobaczymy, to się powoli, powoli ogranicza. Jeśli będę poblokowany na Facebooku, a tylko tam na razie przedstawiam swoje informacje o sobie w internecie, no i na YouTubie, no to chyba będę musiał przejść, nie wiem, na jakiś tam Instagram, czy nie Instagram, na Telegram, czy być może na WhatsAppie. Trudno mi jeszcze powiedzieć, bo nie badałem, jakie są możliwości techniczne. No zobaczymy. Także gdyby coś, były jakieś problemy z Facebookiem, to zapraszam na Telegram. Tam chyba mam swoje konto. No, wszystkiego dobrego dla wszystkich i do usłyszenia, do zobaczenia w następnej audycji. Cześć. Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolf.